Rozpoczynamy drugą edycję programu mentoringowego na Politechnice Opolskiej. Tym razem startujemy z większą liczbą studentów i z większą liczbą mentorów. Dołączyły też panie, które reprezentują opolski biznes, więc myślę, że to będzie ciekawa edycja, rozwijająca obie strony, rozwijająca naszych studentów, ale również przybliżająca to, co tworzymy na Politechnice Opolskiej właśnie przedsiębiorcom i osobom reprezentującym opolskie firmy. Bardzo nas cieszy, że program zainteresował naszych studentów, zgłaszają się do niego, chcą w nim uczestniczyć, a feedback z poprzedniego wydania, z poprzedniej edycji pokazuje, że było to bardzo wartościowe doświadczenie i studenci byli z tego bardzo zadowoleni. Myślę, że dla młodych osób jest bardzo ważny dostęp do osób, które mają doświadczenie w pracy w bezpośrednim zarządzaniu i ten transfer wiedzy właśnie od osób z doświadczeniem do osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy jest istotny. Sam jak kończyłem studia, miałem taki dostęp do osób, które miały doświadczenie swoje zawodowe i to bardzo mi pomogło w rozwoju mojej kariery zawodowej. Mam nadzieję, że moje doświadczenie też pomoże komuś i ktoś będzie mógł się rozwijać zawodowo na rynku pracy dużo szybciej niż bez tego doświadczenia. Trzeba wspierać młodych ludzi, pokazywać dobre praktyki, pokazywać, że warto robić coś ciekawego i po prostu warto chcieć. No i myślę, że jakby to spotkanie pozwoli młodym ludziom zapoznać się z doświadczeniem przedsiębiorców, poznać ich historię, co też zapewne będzie dla nich motywujące do pracy, raz cięższej, raz lżejszej, ale żeby wiedzieli, że warto i warto podejmować inicjatywy, działania, żeby mieć jasne, wytyczone cele. No i to zapewne młodzież będzie wspierało i motywowało do przyszłości i dalszego działania. Chciałem spróbować czegoś nowego, czegoś trochę się rozwinąć w innym kierunku, trochę spróbować zagłębić się w tą branżę właśnie przedsiębiorczą i spróbować właśnie czegoś nowego. Gdyby udało mi się dostać, właśnie na to liczę, że otworzy mi to wiele ścieżek nowych i pozwoli na dalszy rozwój tej kariery. Widziałam, że jest to przede wszystkim ciekawa okazja poznać właśnie jakby jak ludzie działają w swoim zawodzie, co ich doprowadziło do tego, na jakim miejscu teraz są, no i przede wszystkim jak osiągnęli sukces. Chciałem poznać tą strefę właśnie od strony biznesu. Jak to tam wszystko wygląda, jakie oni przeszkody napotkali na swojej drodze i jak sobie z nimi poradzili? Główną taką moją motywacją było to, żeby nabyć takich umiejętności zachowania się w sytuacjach niekomfortowych dla mnie, wyjście poza taką strefę swojego komfortu oraz zdobycie cennego doświadczenia od praktyków, bo jest to dla mnie bardzo wartościowe.